Cześć, z tej strony Gosia. Miłosz. Witamy Was w domowym vlogu. Byliśmy na zakupach spożywczych, więc będzie haul biedronkowy. Będą to zakupy na takie, wiecie, bo my kończymy urlop, zakupy pocieszenia na pójście do pracy, więc nie spodziewajcie się żadnych zdrowych rzeczy. Miłosz poszalał. To wiecie, czego się spodziewać. Proszę. A to akurat ja sobie wzięłam. Wiecie, jedne chipsiki cebulowe nikomu nie zaszkodzą, długo nie jadłam żadnych chipsów, więc to sobie wzięłam tak, bo już miałam ochotę. Ja też bardzo długo nie jadłam. Tak, a Miłosz wziął sobie swoje karbowane o smaku chili limonka, ja ich nie lubię i nie polecam, bo po nich jest zgaga straszna. Skończyła mi się pasza. Tak, Miłosz wziął swoją suchą paszę chopki. To wiecie, to smakuje tak samo jak te, jak Nesquiki, no z Nestle. To wzięliśmy na próbę. Ja mam eksperyment. Ja wiem, to jest najgorszy syf, jaki może być. Przepyszny jakieś jest. Saszetki kakaowe z nadzieniem śmietankowym, jakimś kokosowym, nie wiem, wygląda dobrze, może być dobrze. Masz swoje grzeszki. Tak, moje grzeszki, czekoladka. Ale marnes trzeba uzupełniać. Masz więcej twoich grzeszków. A to ty sobie wziąłeś malinową. Nie, to są twoje grzeszka. No, tak mi Miłosz pasie. A później mówi, zapuściłaś się po ślubie? Masz same zdrowe rzeczy. Tak, Miłosza nusmik, ale będzie hejt w komentarzach. Nie, pamiętam. To cud, że my jeszcze żyjemy. Tak, serki waniliowe, najlepsze moim zdaniem, te tutti z Biedronki, jogurt naturalny do sosów, do zdrowych obiadków, tak. Musi być jakaś równowaga, rybka, takie wiecie, to do pracy jak się nie wie co wziąć, to się bierze makrelę w puszce w pomidorach. I paluszki. Tak, i paluszki, bo nasza paluszkowa faza dalej trwa. Ja bym z sezamem sobie troszkę pojął. Tak, ale nie mam w Biedronce z sezamem, myśmy musieli pójść do innego sklepu. Kolejne niezdrowe rzeczy. Tak, kupiłam sobie farbę do włosów, tym razem inny odcień, trochę ciemniejszy, prawie czarne, bo coś tam mój taki średni brąz nie za bardzo mi ostatnio włosy chwyciło. Miłosz wziął sobie żelki o smaku coli. Wiem, że wśród Was jest wiele wielbicieli właśnie z żelków o smaku coli, bo moim zdaniem takie są najlepsze. Były przecenione, to kupiłem. Tak, Miłosz kupił swoje bonitki. Zobaczcie ile. Zobaczcie ile on tego je. Baterie. To jest masakra. No jeden dziennie je. Mhm. A było czasem rzadziej. Tak, pasta do zębów, Dentix. Też proszę. Żeby się poratować po tym wszystkim. Tak, też proszę nie hejtować. My lubimy tą pastę. Pasta po tym jak zjemy to wszystko. Tak, jest delikatna, a my często w ciągu dnia myjemy zęby. Przynajmniej ja. Więc dla mnie jest spoko. Ja mam odporne na próchnicę. Tak, tutti, serki waniliowe. Tak, mi dentyści mówią, że mam szkliwo odporne na próchnicę. Tak. Mieszanka warzywna do sałatki warzywnej na szybko. To też Wam polecam, bo mega są te warzywa w puszce. Wziąłeś drzewy? No. Dobrze. Ten jakiś taki wodnisty. Dwa drzemy, ja wolę brzoskwiniowy. On jest na pewno dobry. A Miłosz woli porzeczkowy. Zobacz, bo się tak jakoś przelewa dziwnie. Nie, no dobry chyba jest. No w sklepie nie sprawdzałeś, zamknięty jest szczelnie. To trzeba się niego martwić teraz. Czy to twój? Tak, Miłosza, papryka szczeciński, odkąd go odkrył w Biedronce, to ostatnio go w kółko kupuje. I Miłosza serki nie było chyba truskawkowych, że wzięli waniliowe. No. Nawet mojej bagiety czoskowej nie było akurat wyprodukowanej. No i co tam jeszcze wzięliśmy? Masz jeszcze drugi. Tak, drugi jogurt naturalny i była promocja w Biedronce na kosmetyki marki Belle, że drugi 50% taniej, no to wzięłam tusz do rzęs i korektor pod oczy. W ogóle były tusze do rzęs Kobo w Biedronce. I myślę, taki w brązowym opakowaniu, pewnie brązowy, tuż do rzęs. Czytam, a tam kolor black. I go odłożyłam i zobaczyłam, że jest promocja na Belle, no to wziąłam Belle. Co? Ten twój. Tak, mój żel do mycia twarzy micelarny, moim zdaniem najlepszy, ja go bardzo lubię. I to chyba wszystko. I za to wszystko nam pękło około 160 zł, więc drożyzna jak, nie wiem. Podatek cukrowy. Tak, no podatek cukrowy to mocno nas objął za te wszystkie rzeczy.
Więc to by było na tyle z zakupów, a teraz Was zabieramy do Castoramy na przegląd roślin. Zobaczycie, co tam za nowości są w Castoramie, bo wiecie, że w Castor czasem są super pługi śmierci, tak jak ostatnio były te eszynantusy za 20 zł. I ananasy za 10 zł były, ale tym razem to dopiero się przekonacie, co tam jest. My już jesteśmy w Castoramie, a na wejściu wisiały takie rośliny w doniczkach z wieszaczkiem. Były bluszcze za 51 i eszynantusy za 48 zł. Były również takie przepiękne aglonemy, no boskie były te kolory. No nad tą się naprawdę zastanawiałam, przepiękna, ten róż z zielenią, no boski. I były one w cenie 118 zł. Były też takie wielkie rośliny, juki, epipremia na palikach i były one za 180 zł, z tego co pamiętam. Ta dracenka naprawdę ładna była, taka oryginalny kształt. Były też szeflery i wilczomlecz i takie piękne krotony. No coś mi się ostatnio krotony naprawdę zaczęły podobać. Były również monstery Monkey Mask za 35 zł, zielistka za 19 zł, paproć krokodyla za 40, ceropegie były za 30 zł, ładne zdrowe roślinki. Były też begonie koralowe i jeszcze więcej krotonów. Krotony były po 36 zł, przeróżne odmiany. Były też ananasy za 40 zł, kalate również za 40. Taka biedna, zaniedbana pachira. Widzicie różne sansevierie, zamiokulkas raven i standardowo storczyki, to już chyba standard, za 37 zł. Były również cytryny. Te cytryny były chyba za 280 zł, tak samo jak te strelicje Nikolaj i te gigantyczne skrzydło kwiaty były chyba za 50 zł, z tego co pamiętam. W Castoramie pojawiły się również rośliny sztuczne i pokazujemy je Wam, ponieważ były takie no naprawdę jak żywe te sanse za 230 zł. Były też takie różne imitacje sukulentów. Ta kompozycja sukulentowa była naprawdę ładna. Wiecie, jak ktoś nie ma okna w łazience, no czemu nie dodać trochę zieleni. I były też takie tańsze opcje roślin sztucznych za 24 zł, też całkiem fajne. Tutaj ciąg dalszy żywych roślin, widzicie jeszcze więcej tych krotonów i taka mniejsza aglaonema za 36 zł. Tutaj półka śmierci, a na półce śmierci palma kokosowa za 80 zł, przeceniona ze 190 chyba, i kiwia za 20 zł. I tutaj przewspaniały kokon, no naprawdę wygodny. My będziemy już kończyć tego vloga. Dzisiaj krótszy, bo jesteśmy w szoku po urlopie. Tak, byliśmy dzisiaj w pracy, to widać po moich oczach, bo same mi się zamykają dosłownie. Już popróbowaliśmy tych płatków, bardzo smaczne są goście. Tak, w ogóle polecam Wam te płatki, tak wciągają niesamowicie. Oczywiście, jeżeli jesteście na diecie albo nie możecie jeść takich rzeczy, to nie polecam. Tam zawsze ale, warto zgrzeszyć. Tak, ale jako przekąska taka, wiecie, to spoko, naprawdę wchodzą niesamowicie. Wciągają, Miłosz powiedział, że nie będzie mi ich wyjadał. No nie, powiedziałem, że na noc sobie biorę coś innego, bo tak, bo ci zjem wszystkie. Bo on jak się dorwie do takich rzeczy, wiecie, płatki, jakieś chipsy czy coś, to rano wstaje, patrzę, już nie ma, wszystko mi zjadł. Jedną paczkę, tak. Zjadłem chipsów. Ale powiem Wam, smutne są takie powroty po urlopie. Człowiek się rozbestwi, śpi do 9 w ten urlop. A potem nagle 6:20, bum, dzwoni budzik. I robiliśmy w łóżku, tak. A potem tak. Na parkingu, Tak, Miłosz był w rozpaczy i takie, nie chcę, ale to ty mnie zawiozłeś w to straszne miejsce dzisiaj. Ja zawsze cię tam odwożę. Tak, a ja Miłosza odwożę do domu, bo nie ma siły. Okej. Tak. Już trzeba spać. Straszne jest. W ogóle jak oceniacie te rośliny w Castoramie? Moim zdaniem tym razem były naprawdę fajne, godne uwagi rośliny, jak nigdy w Casto, bo w Casto to wiecie, zazwyczaj jest taki drugi sort tych roślin moim zdaniem. Ale nie było nic ciekawego na półce śmierci. Widzieliście, wyprzedały się te eszynantusy, które były za 20 zł chyba, z tego co dobrze pamiętam.
I to moim zdaniem była wtedy okazja, można było sobie kupić takiego Eśnantusa, on był po prostu trochę przesuszony, ale do odratowania, więc naprawdę ktoś, kto go kupił, to moim zdaniem złapał okazję. Nie było też już ananasów tych Miłosza za 10 zł. Tak i nie kupię. No i tak byś nie kupił, bo one to były w stanie agonalnym wtedy. Teraz na półce śmierci została tylko jedna kiwia, ale moim zdaniem to żadna okazja. Kiwia jakoś tak mnie, nie kręci mnie ta roślina, bo to jest takie trochę jak amaryllis kwitnie i później macie te takie zielone liście. Więc moim zdaniem zbyt nic takiego specjalnego, ale zachwyciły mnie za to aglonemy. Przepiękne są te aglonemy, może kiedyś sobie kupię taką właśnie różowo-białą, zieloną aglonemę. Przepiękne są, co? No, a teraz ja. Okazją był ten leżaczek stojący. No ten fotel jest superancki, naprawdę wspaniały. Z przyczajki, jak tam znowu się kładzie. Wiecie, ogólnie te fotele kokony są fajne, ale on, ten cen akurat w Castoramie, on jest taki, że człowiek siądzie i się tak w nim zatapia, bo on jest taki głęboki. No dwie osoby jest fajnie. Tak, no superowy jest ten. Właśnie się zastanawiam, czy sobie go nie leżak kupić. On kosztuje 2700 zł. Tak? 2400. Tak, już nie to wiele nie zmienia, chyba. No, dlatego w tej opowieści. Jak cenę widzimy, to się zastanawiamy, czy kupić. No, poleżaliśmy sobie znowu. Tak, trzeba było odpocząć w trakcie próbkę zakupów. Testowałam też właśnie taki też wiszący kokon i to nie było to. No, tamten ujeżdża spod dupy. No więc my dziękujemy Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia lajka, komentarza i oczywiście do subskrypcji. I pamiętam o Was, jeżeli dobijecie tych 2000 subskrypcji, to będzie rozdanie na Monstere Variegate, Sedum Burrito, Epipremium Snow Queen. I 20 tysięcy u mnie. I wiele innych roślin, na pewno też tam utnę tą Monstere Minime, czyli Graphidophorae tetraspermae, bo wiem, że też ktoś chciał taką roślinę, więc mam nadzieję, że taka paczka spełni czyjeś roślinne marzenia. Tylko jest warunek jeden, no musicie przebić te 2000 subskrypcji, więc kto nie subskrybuje, to zachęcam, można też zachęcić swoich znajomych, bo znajomy zawsze może się również podzielić jakąś sadzonką z wygranej. Zawsze może zmusić dzieci. Tak, można zmusić dzieci, rodzinę, babcię, dziadka, mamę, tatę. Muszą wiedzieć, że mają konto tak nawet. No, więc wiecie co robić. To do następnego. No, pa. Trzymajcie się.